2008 rok, Slow Dart, tutaj Korzeń prowadził wykłady, mieliśmy możliwość się z nim spotkać, więc korzystamy z tej okazji. I to pochodzi z tej starej daty. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. No nie jest to na pewno pierwsza fala, jak widać, ale no, załapałem się z panią na końcówkę drugiej połowy lat 80. No i co spowodowało, że nastąpiła ta nagła zmiana o 180 stopni obrót? W moim przypadku ćpanie było formą znieczulania bólu życia. Życie było bez sensu, myślę, i wydawało się, że nigdy się to nie zmieni, więc jedyne co można było z tym robić, to szukać sposobów na znieczulenie. Ale prowadziło to rzecz jasna, tak jak u wszystkich ćpających, bardzo poważnych zniszczeń i problemów. I w sposób dość niespodziewany dla mnie na końcu tego okresu stało się coś przełomowego. Pewna dziewczyna przyniosła do mnie nowy testament, spodziewając się być może, że niedługo umrę. Prosiła mnie o to, żebym zaczął to czytać, a treści tej księgi wpłynęły na zmianę mojego sposobu myślenia. Stało się też coś niewytłumaczalnego przy tej okazji. Ja ćpałem od kilku ładnych lat, próbowałem na różne sposoby rzucić. Nie wychodziło mi to, ale kiedy Agata dała mi nowy testament, to ja zacząłem go czytać, to dopiero kilka tygodni później zorientowałem się, że od momentu, kiedy zacząłem go czytać, ani razu nie poszło mi się naćpać, ani rzucić. Jak się później okazało, nigdy więcej nie chciało mi się tego robić. Jestem trzeźwy od 16 lat i weszłem w stan trzeźwości w pewien sposób niewytłumaczalny. Jako głęboko uzależniona osoba zacząłem czytać Biblię i treści tej księgi zaczęły wpływać na zmianę mojego sposobu myślenia i wyzwoliło mnie to z picia. No, mam nadzieję, że jestem dowodem na to, że Boże Słowo ma ciągle moc. Brałeś codziennie? Wiesz, raczej tak. Raczej tak, choć bywało różnie z okresami. Ja w przeciągu blisko 4 lat takiego ostrego ćpania i picia najdłuższą przerwę miałem w okolicach 2 miesięcy. Zdarzały mi się jakieś przerwy dwutygodniowe. I nie zawsze było tak, że byłem naćpany dzień w dzień, ale zwykle kilka razy w tygodniu byłem nieprzytomny. W tamtym okresie, kiedy otrzymałem ten Nowy Testament, mój organizm bardzo poważnie zniszczony z powodu problemów zdrowotnych. Ćpałem już tak rzadko jak się dało, ale jeśli chodzi o presję psychiczną, miałem ją bardzo silną i mógł w tamtym okresie częściej ćpać, to ćpałbym. Częściej jednak już ograniczenia mojego organizmu były takie, że nie byłem w stanie. Także jeśli chodzi o ilość narkotyków, w tym okresie to może nie było jakieś kosmiczne ilości, ale byłem głęboko uzależniony mimo wszystko. Z opiatami też miałem kontakt, ale w tej postaci, że często jako dodatek do innych rzeczy piłem wary z maku. I to nie daje takiego efektu jak heroina, ale też później powoduje taki stan głodowy. To już byłeś z tej epoki, gdzie stosowało się bardziej nowoczesne środki? Nie. Właśnie moje ćpanie zakończyło się w roku 91. Na koniec 91 roku ostatni raz byłem naćpany. Więc w tamtym czasie, szczególnie na prowincji, najczęściej ćpało się różnego rodzaju wynalazki, różnego rodzaju mieszanki. Rzeczą taką normalną było, że ludzie prowadzący taki imprezowy styl życia dużo pili, dużo palili trawy, wąchali kleje, mieszali leki psychotropowe, pili wywary z różnego rodzaju roślin. I tutaj często w przypadku takich osób jak my brakowało jakiegoś jednego konkretnego środka, o którym można mówić, że uzależnia. To był styl życia na haju, gdzie przez cały czas człowiek był pod wpływem czegoś i całymi latami nie trzeźwo. Nawróciłeś się, zacząłeś czytać słowo i jak szybko znalazłeś kontakt z jakimiś innymi wierzącymi, wspólnotą czy czymś takim? Pierwsze osoby poznałem kilka miesięcy później. Z pierwszą wspólnotą zetknęłem się jakieś pół roku po nawróceniu. Jak zostałeś przyjęty? Muszę powiedzieć, że wspólnota, do której przyszedłem, była tak mikroskopijna, że
byli gotowi entuzjastycznie przyjąć każdą osobę, która się tam pojawiła. A wraz z moim przyjściem nastąpił pewien ruch, bo jako osoba, która tak mocno na świeżo przeżywała swoje nawrócenie, bardzo intensywnie też ewangelizowała, dzieliłem się tym z innymi, co powodowało, że ta wspólnota zaczęła rosnąć, więc było widać, że moje zaangażowanie tutaj coś wnosi. Jak to się miało w ogóle ogólnie w tamtych czasach? I jak jeszcze trwałeś się i jak się nawróciłeś, jeśli chodzi o to środowisko i Kościół? Mhm. No ja muszę powiedzieć, że spotkałem się z różnymi postawami. Nie mogę powiedzieć, że spotkałem się tylko z dobrymi lub tylko ze złymi postawami, bo nie byłaby to prawda. Ale powiedzmy, że dochodziło do takich zabawnych sytuacji, typu ktoś patrzył na moje glany i się pytał, czy to są chrześcijańskie buty. Ja w tamtym momencie zacząłem się zastanawiać, czy istnieje coś takiego jak chrześcijańskie buty. Była taka bardzo smutna rozmowa, która w ogóle zakończyła się w taki sposób, że wyszłem z imprezy kościelnej i nie miałem ochoty tam wracać. Rozmawiałem z pewnym sędziwym człowiekiem, który jeszcze przed wojną głosił Ewangelię w trakcie okupacji, ewangelizował ludzi. Ale kiedy dowiedział się, że głoszę Ewangelię do narkomanów z taką pogardą, wręcz mnie zganił i powiedział, że Ewangelię trzeba ludziom głosić, a nie takim śmieciom. I no, to oczywiście jest taki pewien przykład niewłaściwej postawy indywidualnego człowieka, bo on na pewno nie oddaje to prawdy o Kościele w szerszym sensie, ale takie przykre, takie nieprzyjemne sytuacje się wydarzały. Z drugiej strony często wydarzały się jakieś fajne rzeczy, także no, myślę, że w Kościele zawsze była pewna różnorodność i pewne rzeczy są traktowane rzeczy, które zaskakują. Tak, rzeczy, kiedy w Kościele pojawiają się ludzie gdzieś z tych ekstremalnych środowisk, to często są traktowane różnie. Ja akurat jako osoba, która wszędzie, gdziekolwiek się pojawiałem, to doprowadzałem do tego, że zaczynało dziać się lepiej. No, to było poprzez to dobrze przyjmowane.